Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Power to the People! Ciśniemy dalej Weile, bo powiedzieliście w ogóle, że powinno się czytać po duńsku nazwę tego miasta jako Weile, więc ciekawostka taka. Ciśnijmy, bo tutaj się okaże, czy rzeczywiście będzie klops, czy nie będzie klops. Więc całkiem przyjemnie się przyjął, ładnie się przyjął ten pierwszy odcinek. Muszę przyznać, że zaskakująco dobrze, jak na taką bardzo spokojną grę o dostarczaniu prądu. Natomiast tak, zgadzam się z wami, że de facto zamiast tworzenia całej tej sieci prawdopodobnie powinniśmy byli dołączyć być może tutaj, ale bałem się, że koszt przeprowadzenia tych linii byłby duży i rzeczywiście spory. Zobaczmy zresztą, ile by to kosztowało. Zobaczcie, że dostarczenie mniej więcej tutaj, gdzieś w tej okolicy, to już jest 15 tysięcy. Żeby dostarczyć tylko linię 15 tysięcy plus jeszcze substacja, prawda? Czy podstacja mówicie, tak? Linie wysokiego napięcia, linie niskiego napięcia. Włączymy sobie nakładkę, żeby widzieć, jak wygląda przepływ prądu, bo za 2 godziny pojawi się nowe miasto. Co ciekawe, aha, i tutaj jeszcze mamy maintenance, czyli jak słusznie zauważyliście, jest to okres tej. Jest to okres, no i miałem zapamiętać. O nie! Najgorzej! O Jezu, jak daleko! Masakra. Strasznie daleko pojawiło się miasto. I jak mamy je teraz zasilić? To jest problem. Prawdopodobnie będę musiał poczekać, aż przyjdzie nam gotówka za ten dzień. Ale to oznacza, że nie będą mocno niezadowoleni, chociaż dopiero się budują, więc mamy trochę czasu. Satysfakcja nie powinna spaść poniżej 50%, ale sami widzicie, o unmet demand mamy 1% na razie. Tu ostro pracuje, tu ostro działa, na razie tutaj widzę, że 20, powyżej 20 jak jest pomarańczowe. Przesył, no i dobra, i co możemy tu zrobić? Może jesteśmy w stanie sobie czymś pomóc? Energy efficiency. Reduces power consumption of resident buildings by 5%. O proszę bardzo, power saving. Odpalam to od razu. Mniejsze zużycie prądu o 5% zawsze się przyda, myślę. A my się tu musimy zastanowić, co możemy zrobić. Czy musimy na razie diesel generator? Wygląda na to, że nie będzie nas stać na nic więcej. Wygląda na to, że biorąc pod uwagę, jak drogie są te elektrownie, to będę musiał na razie zasilać ją dieslem. A potem trzeba diesel sprzedać i zrobić lepsze. No myślę, że jest to lepsze rozwiązanie niż żadne, jak widzicie, więc diesel będzie musiał nas tutaj mocno zasilać. On ma 25 MW, więc jak widzicie, skoro potrzymy 2 MW na razie, czy tam ile to wyjdzie, powiedzmy, że będzie ten na start z 10 pewnie. Gdzie mamy tu nowe miasto? Tutaj mamy 21. Więc nawet to miasto, które trochę już z nami jest, zobaczcie, i tak poniżej 25 daje radę. Tak, więc wydaje mi się, że spokojnie dieslem spróbujemy to zasilić. Może nawet spróbujmy to od razu już zrobić, bo nie sądzę, żebyśmy zarobilibyśmy od razu na lepszą rzecz. Wind turbines, jak widzicie, tutaj tak 22 MW. Więc na razie będziemy musieli zasilić ich dieslem. Nie jakoś blisko, nie jakoś daleko, ale jakoś tak sensownie, żeby też nie... Aha, no tak, jeszcze ten budynek musi być gdzieś tutaj nad wodą, żeby się mógł też tutaj chłopak trochę nawilżać wodą, więc postawimy go na razie tutaj i spróbujemy oczywiście dostarczyć. Tak będziemy musieli poczekać, aż dzień pewnie będzie następny. No idziemy basic substation, chociaż widzę, lokal na razie się przyda, zdecydowanie lokalna substacja, podstacja, tak, staram się to nazywać dobrze. Tutaj postawimy, czy będzie nas stać od razu? W sumie zobaczcie, że nie. A tak, więc tu jest pewien problem. I już satysfakcja powoli spada. Na razie jesteśmy w stanie dostarczyć tylko tyle. No musimy poczekać do końca dnia, żeby zasilić resztę. No ale cóż, będziemy na razie zasilać ich dieslem. Jest to alternatywa. 17 tysięcy dolarów udało się zarobić. Ale zobaczcie, zysk jest 32. Efficiency, jak nam się podbił tutaj ładnie. No dobra, mamy to. Będziemy to na pewno zmieniać, tak? Z czasem. Patrzymy, czy wszędzie doszedł prąd. Tu jeszcze szedł prąd. Okej. Okay. Czyli na razie, wiadomo, na razie 3 MW. Na razie nie budujemy jeszcze baterii. To będziemy wszystko przebudowywać. Zdecydowanie. Oczywiście nie zwróci nam się koszt budowy... Nie zwróci nam się koszt budowy linii wysokiego i niskiego napięcia, a za to oddają nam kasę za budynki, które będziemy chcieli refundować. Więc zdecydowanie gdzieś ta nasza potężna elektrownia powinna być na środku mapy, żeby można było w miarę szybko dostarczyć potrzebną energię. A my lecimy dalej, na razie na podstawowej prędkości. Obserwujemy też, co tu się dzieje. Najważniejsze jest to, dobra, przyspieszymy troszkę. Najważniejsze jest to, że udało nam się 7 dni. Co ciekawe, na łatwym poziomie trudności nowe miasto powstaje co 10 dni. Tutaj widzę, że jest co tam 7-8, tak? Więc nieźle.
Więc nieźle. Dobra. Jakby gdzieś były jakieś problemy, to oczywiście to się wszystko pojawi. Jest pod wrażeniem, 100%, no elo. Myśmy tutaj postarali się, żeby tak było. Tu też coś czuję, że trzeba będzie niebawem uważać, no bo to rzeczywiście dostarczanie energii tutaj jest w opór. A gdyby postarać się tutaj to przerwać trochę, bo widzicie, że tutaj sporo... Możemy zobaczyć, widzicie? O, zobaczcie, ile ta substacja, ta podstacja zasila. A ta? Zarówno te budynki. Więc trzeba by trochę tutaj jednak, myślę, że to jakoś sensownie podzielić. Myślę, że można by spróbować troszkę tu oddzielić. W tym momencie, jak widzicie, jest to troszkę bardziej tutaj podzielone. Tutaj mamy oczywiście obciążenie duże, trzeba będzie zobaczyć, czy nie będzie trzeba jeszcze bardziej tutaj podziałać, bo tutaj bardzo mało ciągnie tej energii. Myślę, że można byłoby spokojnie spróbować, żeby tutaj nie obciążyć za mocno, chociaż tak... No to maksymalnie możemy wyciągnąć 25, więc to i tak nie przebije tych linii, ale tutaj może się pojawić już problem. Trzeba będzie obserwować to miejsce. Być może też troszkę porozdzielać. Congratulations. Dziękujations. No dobra. Jak dzieje się tutaj? Tutaj jest wszystko w porządku. A dieselek będzie musiał być zamieniony, no, niebawem w coś bardziej... zyskownego. Trzeba będzie postawić w końcu pierwszą elektrownię offshore turbine i zobaczyć, bo to 55 MW ciągnie, nie? Więc to byłoby ładna dostawa energii. Jakbyśmy tu gdzieś postawili, to może gdziekolwiek by się kolejne miasto pojawiło, to moglibyśmy może od tego ciągnąć. Na razie ciągniemy bardzo podstawowym dieslem, który oczywiście jest... Opatrzcie, co tu się dzieje. 25. I tutaj 28. No nie jest dobrze. Musimy zacząć rozdzielać energię. Czyli naszym zadaniem będzie za chwilę rozdzielić energię tu i troszkę tutaj pomóc. O, energia nie dochodzi tutaj jednak. Czyżby? Czym jest pro... Aha, no tak, bo to się pojawiło dopiero nowa sztunia to jest. Czy dostaniemy tutaj, dostawimy i tutaj dostawimy w taki sposób. O tak, żeby to jakoś sensownie mogło się przemieszczać, jeśli chodzi o prąd. Tak? Żeby jakoś to rozdzielić. Jakoś to rzeczywiście rozłożyć sensownie, żeby nie przeciążało. Okej. Okay. Mamy 19 tysięcy zarobionych, także zarabiamy na razie powoli gotówkę. Tu musimy oczywiście postawić kolejny punkt. Na razie tutaj jest spoko, tylko trzeba patrzeć co i jak i gdzie ten prąd idzie. Patrzę, jak wygląda sytuacja tutaj, no to tutaj rzeczywiście, no to, ale tutaj nie ma się co obawiać. Tu jest w porządku. Trzeba zawsze tam jakoś poprawić. No tutaj jest nie w porządku, tak? I co ciekawe, ha! I teraz ciężko będzie to sensownie rozbić. Wydaje mi się, że będę potrzebował drugą substację być może. Podstację. Substację powinno być. Substation, więc podstacja. Dlaczego? No bo kurczę, za dużo energii idzie jedną linią. Trzeba będzie to koniecznie rozbić, więc być może dobrze byłoby z tej drugiej strony tutaj, wiecie, coś doprowadzić, jakąś linię i w ten sposób moglibyśmy dać radę, bo zaraz jak zamknie to miasto, może się zamknąć. Szkoda, że nie ma żadnych dróg wyjściowych, to wszystko się wokół tej drogi porozstawiał, więc najlepiej będzie cisnąć z tej strony. Oczywiście mógłbym po prostu pocisnąć drugą linię tu i zrobić takie kółko. I to też byłoby rozwiązanie, zamiast tworzyć kolejnej podstacji. No to jest ciekawe, czy byśmy chcieli... No wydaje mi się, że ta podstacja da radę, 850 ma megawatów, więc myślę, że moglibyśmy... Dobra, tylko wiecie, największy problem jest taki, że i chcielibyśmy jak... No kurczę, nie, jednak muszę zrobić podstację, bo to chodzi o to, żeby podstacja miała jak najbliżej. Więc postawimy jakąś lokalną podstację, tak żeby nie zbankrutować, też przy okazji. Postawimy ją gdzieś w tych terenach, zobaczymy, czy to w ogóle da radę. Poprowadzimy duże kable do niej, no niestety, to będzie nas kosztowało troszkę. I poprowadzimy małe kable tutaj i połączymy z tej strony, co troszkę powinno odciążyć niektóre strefy. Zobaczymy, jak to będzie działać. Czy nie odciąży aż za bardzo, bo daliśmy małą podstację, lokalną podstację w miejscu, w którym w sumie tu mają bliżej, nie? Więc te domy, no zobaczcie, jaki jest podział, nie? I teraz okazuje się, że mniejsza podstacja będzie ogarniać więcej luda. Ale nie ma z tym żadnego najmniejszego problemu, bo zawsze możemy zrobić tak. Dzięki czemu tutaj, no trochę może przegiałem z podziałem, bo tu nadal sporo, ale już jakby mamy podzieloną strefę miejską na trochę bardziej ogarniętą, więc można by tu dokonać pewnej modyfikacji i na przykład puścić w taki sposób. O, ale ten budynek wtedy nie ma prądu. To ciekawe. Czyli można, widzicie, no to są takie małe detale. Trzeba będzie postawić tutaj w takim wypadku. O, teraz który budynek? Ten budynek teraz nie ma prądu. I weź tu, człowieku, dobierz teraz dobrze przerwę w dostawie.
A wychodzi na to, że nie jest tak łatwo tutaj. Za gęsto tutaj tych budynków jest i teraz weź tutaj dobrze dobierz. Tu jest ok. Dzięki czemu teraz rzeczywiście tutaj mamy trochę budynków i tu mamy więcej budynków. I mam nadzieję, że jak będzie się miasto rozrastać tu i tu, to ta podstacja też da radę. Więc tutaj mamy całkiem ogarnięte, wydaje mi się, że Demstrup jest ok, możemy puścić czas. Demstrup. No i zobaczymy. No i zobaczymy. Oczywiście dobrze byłoby prawdopodobnie też pójść jakoś tutaj tę linię. Może i może część tego miasta. A widzicie, to miasto się tutaj trochę zamyka. Tu się postawiły budynki, więc jeżeli droga będzie dalej chciała tutaj się rozrastać, to będą tworzyć tu. Jestem ciekaw, czy potrafią zniszczyć budynki? Czy budynki potrafią być zniszczone tylko po to, żeby... Czy budynki będą mogły być zniszczone tylko po to, żeby budować drogę? To jest ciekawe. A my cały czas musimy mieć z tyłu głowę, że dobrze byłoby pozarabiać trochę pieniędzy, bo 6 tysięcy i za 5 dni, no to tam nowe miasto, tak? Więc czy jakieś nowe prawa, obowiązki? Na razie nic. Zobaczymy, jakby wygląda to gdzieś w okolicach piku. Jak wygląda sytuacja? No tutaj te linie są obciążone, ale Dimi naprawdę nie trzeba się przejmować, bo podstacja i tak może maksymalnie wyciągnąć tyle, ile diesel, ile diesel pozwala, więc 25, więc to na pewno nigdy nie pęknie, bo nie ma szansy na to, żeby prąd był powyżej możliwości. Także no, powoli wiatr też wraca, tu zobaczcie. Ale powiedziałem in wind turbines. Tylko 1% mniej, zobaczcie, więc jest już coraz lepiej, jeśli chodzi o turbiny wiatrowe. Ale tutaj bardzo ostro idzie, tak. Choć jak wiemy, no może też pójść tędy, więc no... Coś mi się wydaje, że w Wajle, no to wiadomo, jest stolica, to ona zawsze potrzebuje najwięcej prądu, więc w razie czego, jakby się tutaj do miasta gdzieś miało pojawić kolejne, to myślę, że zrobimy, jak zarobimy pieniądze oczywiście, zrobimy tę lepszą turbinę. No na razie, no jak widzicie, tu mamy... Aha, dobra, kolejne budynki się tworzą. Tu musimy na razie, no kurczę, uważać. Zobaczyć, też obserwować, ile wyciąga to miasto. W piku tak zwanym. O, piorun poszedł. Dobra, tu myślę, że jest na tyle spokojnie, że da radę. Mamy jeszcze zapasową baterię nawet bardzo ładnie. 150 MWh jest tutaj zabezpieczone. Dobrze było, żeby to miasto kolejne gdzieś pojawiło się rzeczywiście, że moglibyśmy z tej elektrowni skorzystać. Jak więc, jak widzicie, pomysł na przyszłość. Bardzo ładnie. Myślę, że lecimy od razu dalej. A co możemy sobie kupić? Improved insulation, effect on high and low temperatures in power consumption. Ok, czyli na wysokich i niskich temperaturach jest mniejsza konsumpcja prądu. Ok. Zapotrzebowanie prądu mniejsze o 10%, bo dostają jakby lepsze podatki na założenie sobie, niższe podatki na założenie sobie swoich własnych elektrowni słonecznych, ale... Power demand jest mniejszy o 10%, ale czy to nie oznacza również, że będziemy mieli mniejsze zarobki? To może być nasza jakby rozwiązanie na przyszłość. Ja myślę, że z chęcią bym tutaj rzeczywiście zebrał 5 punktów i ulepszył, a generatory możemy ulepszyć, co to daje. Okej, okay, każda elektrownia o 5% więcej energii potrafi produkować. A co mam tu? Lose research points now in exchange for having probability of getting 2 research points and 1 at the end of each day. Aha, czyli mogę poświęcić 8 punktów teraz, żeby do końca przygody, czyli im szybciej to odblokujemy, tym lepiej, mieć szansę 50% na to, że dostaniemy 2 punkty zamiast jednego. To trzeba przekalkulować, kiedy najlepiej się to opłaca. Najbardziej się opłaca, to taka kalkulacja musiałaby zajść. Dobra, lecimy sobie do dnia, 6 rano i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest całkiem przyjemna gierka, ale sami widzicie, że można się naprawdę bardzo łatwo wkopać. Bardzo łatwo można się wkopać. Dlatego dobrze by mieć było jednak zapasy jakiejś gotówki. Na wszelki wypadek. Na szczęście cieszę się, że tutaj już trochę przeszły problemy z pogodą. Gdzie tu się, tu gdzieś w ogóle można było kliknąć chyba, żeby pojawił się forecast, a można wskazać tutaj level information pod escape'em. Jesteśmy niby, ale co ciekawe, zobaczcie, mamy lipiec, czyli jest w sumie najgorszy June, July, to jest czerwiec. Lipiec, przepraszam, dobrze. Najgorszy wiatr. Jak widzicie, najgorszy wiatr. A mimo wszystko wieje tam koło 8, nie? Tam jest. Więc jak widzicie, to jest tylko szacowanie, to jest tylko forecast. A pokazuje nam, że 8,6 metra na sekundę. Nie ma żadnych spadków. Jak widzicie, także jest nieźle. Więc już elektrownie wiatrowe do końca roku powinny dawać radę. Czyli no mamy ten taki... moment, znaczy wiadomo, wiatr jest zmienny. Wiatr jest, wiadomo, że nie jest stały i może się okazać nagle, że już następnego dnia będzie tragedia. Ale mamy tu też chyba prognozę, tak?
Zobaczcie, 7 i 8, także trochę następnego dnia trochę będzie wiatr spadł, dzięki temu można oszacować, czy trzeba będzie sobie pomóc, czy nie ma sensu na tym tracić, na to tracić czasu, przyspieszymy sobie trochę czas. Też przy okazji tu kolejne budynki powstają, więc jak to przekroczy 25, no to mamy problem, nie? Więc trzeba będzie tutaj na pewno wymyślić kolejny sposób na to, żeby ich zasilić. Być może właśnie tutaj postawić turbinę wiatrową i wtedy już bezpośrednio połączyć tę linię z podstacją, którą byśmy w tym momencie na przykład rozwinęli na kolejny poziom. Albo właśnie tutaj postawić znowu rzeczywiście turbinę wiatrową taką wspomagającą. Oczywiście wspomóc ją naturalnie. 25 tysięcy zarobione, dobrze. Wspomóc ją małą znowu podstacją, tak? I gdzieś tutaj dostarczyć prąd. Albo najlepiej byłoby gdzieś od drugiej strony dostarczyć prąd, ale nie wiem, czy na tych wzgórzach mogę postawić. Zaraz zobaczymy, czy wind turbine mógłby. Nie, no widzicie. Tutaj. Więc albo tutaj. Więc de facto musiałbym tutaj doprowadzać linie energetyczne do podstacji, która gdzieś tam wejdzie. Ale sami widzicie, że drogi się tutaj bardzo nieładnie układają w tym mieście. Gdzieś idzie na wschód, gdzie nie za bardzo możemy chyba postawić elektrownie wiatrowe. Nawet jeszcze sprawdzę jeszcze raz. Tu w ogóle nigdzie nie możemy. Więc jakby tutaj wiatrowa elektrownia nie za bardzo by dała radę. Na to wychodzi. Tutaj mamy nasz cały system elektrowni wiatrowych, które dają radę na razie. Może powinniśmy postawić kolejną baterię, żeby więcej się jednak, prawda, zebrało, bo tu mamy tylko 50, gdzie więc większa bateria daje więcej, ale wiadomo, potem może być problem z ładowaniem tych baterii, więc lepiej byłoby zniszczyć jakąś baterię i od nowa ją postawić, na przykład tutaj, od razu ulepszoną baterię, żebyśmy mieli w razie czego rezerwę w tej sieci. Przyspieszmy troszkę. Oj, jakieś fabryki tu powstały, zobaczcie, co tu się dzieje. No właśnie, tutaj grubo. Tutaj dość grubo się dzieje. O, tutaj widzicie, coraz więcej fabryki, one coraz bardziej idą w naszym kierunku. Być może niebawem będzie trzeba, no właśnie, idą w naszym kierunku, w kierunku tych wszystkich zanieczyszczeń z elektrowni. No właśnie. I tutaj już zobaczcie, że nawet podstacja ledwo daje radę. Ale wiadomo, że nie przegniemy za bardzo chyba z tym, nie? Mam nadzieję, bo inaczej będzie trzeba rzeczywiście tu, mimo wszystko, postarać się wykorzystać trochę pieniędzy, zainwestować mimo wszystko. O, tutaj coś idzie na spanko. Tu będzie trzeba prawdopodobnie i tak zasilić naszą... O, właśnie. Przegrzewa się. A potrzebujemy jeszcze jednego dnia, to około 19. Mam nadzieję, że nie pęknie, bo jak pęknie, to będą oczywiście dodatkowe koszty i troszkę będą ludzie niezadowoleni. Mamy nowy budynek, dobrze, to akurat dobrze wyjdzie, bo podłączymy tutaj kolejną linię. Czyli to się rozrasta miasto, okej. Okay. Dobra, wytrzymało. Ale sami widzicie, że było niebezpiecznie. Było niebezpiecznie, co oznacza, że musimy jakoś temu zaradzić. Musimy jakoś temu zaradzić, kurczaczki. Zastanawiam się teraz, jak to zrobić. Zaraz będziemy mieli koniec dnia, więc pomyślimy. Tak jest, mamy 30 tysięcy zarobku, więc bardzo ładnie zarabiamy pieniądze na razie. No i mamy 82 tysiące. To już jest jakiś budżet, tak? To jest budżet, który wydaje mi się, że mogę wydać na to, żeby postawić kolejną stację, która będzie trochę pomagać ogarniać Vile. Basic Substation postawimy gdzieś, myślę, że... No tak, żeby było blisko, jednocześnie, żeby jednak nie męczyć ich, bo to może się rozrastać jednak to miasto w tę stronę. Postawimy sobie tutaj kolejną podstację. Faktycznie doprowadzimy sobie tutaj kabelki. To trochę nas będzie kosztować, ale moim zdaniem to jest inwestycja, która się zwróci. I postawimy tutaj cyk. Dzięki czemu teraz będziemy mogli zaobserwować troszkę jakby mamy traktowanie teraz tego miejsca jako rezerwę. Mamy z głównej elektrowni zasilanie dwóch miast i to jest moim zdaniem teraz dobra sieć. Dobra sieć. Bardzo dobra sieć. Być może nawet tak dobra sieć, że będziemy mogli na razie olać tego diesla, który mocno tutaj nam czerpie. Możemy go oczywiście wyłączyć wtedy. Są też poziomy, zobaczcie, upgrade'u, ale one, żeby upgrade'ować, to potrzebne są influence points, więc... A one zbieramy je, wygrywając po prostu misje. Więc jak widzicie, musimy przez 50 dni przejść w różnych mapach, żeby móc do tego w ogóle się dostać. A ja tutaj zainwestuję rzeczywiście w te lepsze linie. To zawsze 10% lepiej, więc na przykład tutaj będziemy mieli 33. A na wysokiego napięcia liniach mamy 110. Więc zawsze trochę większa rezerwa, co zawsze się to może przydać, szczególnie tutaj. Widzicie, to mieliśmy trochę szczęścia, że nie pykły i nie pękły, bo byłoby przeładowanie i to proszę bardzo rozbudowuje się miasto w tym kierunku. Tu dajemy radę, ale no myślę, że tutaj zarobimy, no zobaczymy, gdzie jeszcze się miasto pojawi, ale myślę, że będziemy w stanie chyba nawet zarobić na tyle, żeby w przyszłości
również to miasto być może jakoś też podzielić, żeby na przykład elektrownie wiatrowe, na przykład te dwie, zasilały roboczo tutaj, do tej podstacji na przykład, szło. Jeszcze to połączyć w ten sposób można by. Zresztą to nawet mogę zrobić teraz w secie, wiecie, bo to jest wcale nie głupie, że mogę tu poprowadzić, zobaczcie, do tej podstacji również. Czekajcie, tylko postawię może jakoś prosto. Tutaj 3400, a tutaj 3200, nie? Dzięki czemu teraz możemy również zasilamy troszeczkę tą podstacją, nie? Output limited to the wind speed. No dobra. Ale zobaczcie, mimo wszystko na razie jest bardzo ładnie z wiatrem, więc elektrownie wiatrowe całkiem ładnie dają radę. No pod nie trzeba na pewno lepsze baterie, tak, montować. Dzięki czemu mamy też trochę tutaj z tej turbiny wiatrowej trochę energii, która trochę zmniejsza produkcję energii tutaj, więc jakby zdecydowanie trzeba traktować energię wiatrową jako taki backup, tak? Jako taką rezerwę w razie, gdyby coś miało się wydarzyć złego. Tak? Bardziej w tym kierunku myślę. Tu też będziemy mogli oczywiście tym trochę manewrować, ale na razie jest w porządku, elektrownia jest, za 43 godziny mniej więcej pojawi się kolejne miasto, więc na razie zachowam ten budżet, bo widzę, że wszystko sobie tutaj na razie radzi, możemy przyspieszyć troszkę, zobaczyć jak wygląda to wszystko w piku, tutaj też się trochę miasto rozrasta, no niestety w kierunku, który nam nie pozwala za bardzo poszaleć, ale być może to miasto podepniemy, żeby sprawdzić pod właśnie offshore wind turbine, a zresztą nawet jak będzie mało na płytkiej wodzie. Nawet jak będziemy mieli mało wiatru, to i tak, to zobaczcie, jej maksymalny output to jest 55 w porównaniu z 22, więc nawet przy niskiej produkcji to może być całkiem niezłe i nadal jest to tania energia. Tylko $440 za dzień. Tak, więc to jest niezłe. To jest całkiem spoko, więc myślę, że powinno to dać radę. Dzięki temu teraz, oho! No szanowni państwo, dalej tu mamy problem w piku. Mimo, że udało nam się trochę odciągnąć problemy, to z drugiej strony nie do końca są odciągnięte. Więc być może postaramy się zrobić teraz tak, że połączymy tutaj to, o widzicie, i teraz troszkę się to wyrównało. Troszkę się to wyrównało, tutaj dalej tę przerwę chcę zostawić, bo widzę, że to ładnie tutaj na razie dzieli. Tu mamy bliżej, pod stację, jest w porządku chyba, trochę tam... Faktycznie, to czasami trzeba poeksperymentować, co rzeczywiście lepiej wyjdzie, bo to można kalkulować, ale no wiadomo. 83 tysiące mamy. Całkiem ładna sumka. Proszę bardzo, dajemy tutaj, nie szalejemy na razie z tymi kablami, od razu jedziemy do kolejnego dnia, od razu jedziemy już, żeby tam wstał dzień. I będziemy obserwować, co się dzieje. Możemy nawet przybliżyć jeszcze nawet mocniej, bo na razie wszystko moim zdaniem jest całkiem ładnie ogarnięte z każdego miejsca. No, to rzeczywiście widać, że najwięcej trzeba by zwracać uwagi zawsze na i najlepszą energią potraktować przede wszystkim stolicę. Albo to po prostu pierwsze miasto, które się pojawi, bo wiadomo, że ono będzie tutaj bardzo mocno cisnęło. Bardzo dużo wymagało też energii. No, jakbyśmy tutaj mieli energię rzeczywiście, byśmy postawili, zasilili jeszcze wajle, albo tu w ogóle gdzieś na środku, postawić energię wiatrową, bądź kilka energii wiatrowych, tych wodnych energii wiatrowych, wodnych wiatraków nazwijmy to, to mogłoby być całkiem przyjemnie. Odciążylibyśmy jeszcze tutaj czymś po prostu, ale być może jak miasto się gdzieś pojawi tu, to tym bardziej zachęci mnie to do stworzenia tych elektrowni wodnych. Zobaczymy. Trochę przyspieszymy, obserwujemy jeszcze, gdzie tu są niebezpieczne elementy. Teraz zobaczcie, jak tu jest obciążenie. O kurcze! Teraz jak się rozbudowało o 20. No i teraz nawet troszkę za dużo idzie na tę stronę, nie? Teraz już tak jakby tu zeszło i tutaj mocno. Widzimy, że tutaj koło tam 40 prawie megawatów ciągnie to miasto. Więc niebawem znowu będzie trzeba robić jakieś poprawki na przepływ tych linii energetycznych, być może. Gdzieś tutaj się na przykład zrobię jakąś przerwę, zobaczymy zresztą. Najlepiej właśnie w piku obserwować, jak wygląda sprawa. Możemy zobaczyć sobie jeszcze tutaj, jakie tam jest zużycie prądu. 33 tysiące zarobione. Bardzo ładnie, satysfakcja jest. No, tylko niestety, no co tu się w ogóle buduje? Co to są? Niestety to są domy, a to jest klinika medyczna. No i problem jest taki, że oni się wbijają nam na chama. No właśnie, satisfaction reduced because of proximity to basic substation, flywheel storage system, wind turbines. No niestety, satysfakcja będzie ich tu zmniejszona. Nadal mamy 100%, co prawda, ale coraz bliżej naszych
budynków. Czasami dobrze małą substację postawić, podstację postawić gdzieś tutaj, żeby zabronić im żeby zabronić im rozrostu drogi. Żeby zablokować drogę po prostu. Trochę jak jakiś taki strajk. No tu się robi niebezpiecznie. Jak oni będą starać się dalej wbijać w te tereny, a niestety satysfakcja nie utrzyma nam się na 100% przez całą grę. A, możemy ruszyć. W ogóle zapomniałem, że to stało. Przyspieszymy nawet troszkę. Zobaczymy, jak to się rozrośnie. Nigdzie nie widzę powiadomień, że jest źle. Zobaczymy też, ile Filskow ciągnie energii. No właśnie. Dieselek cały czas ciśnie, ale wiadomo, dieselek, no dobrze byłoby go używać tylko kiedy... Zostawilibyśmy może diesla nawet, ale... Za godzinę powstanie nowe miasto. Szanowni Państwo, gdzie powstanie to nowe miasto? Jestem bardzo ciekawy, w którym miejscu powstanie, czy będzie trzeba budować nową... O, chyba dobrze powstanie. A, jak znakomicie powstało to miasto, szanowni Państwo. Wybornie. Wybornie to miasto powstało. Czyli podstacja, stawiamy ją gdzieś, myślę, nawet i tu. Tutaj gdzieś na górze. To może, no mam nadzieję, że nie będzie się w tym kierunku jednak rozrastać miasto. Mogę też postawić tutaj na dole. Może być tutaj. Im dalej, tym lepiej. Proszę bardzo. Niedużo trzeba będzie tutaj puścić energii elektrycznej, znaczy tych kabli. No i dostarczamy prąd im już teraz. Sami też możemy, nie wiem, czy kablami można zablokować rozrost miasta, czy niekoniecznie. A na razie puścimy tak. Jest dobrze, szanowni Państwo, bo dostali od razu na start zasilanie. Myślę, że tu również trzeba by zbudować baterię już teraz. Taką lepszą nawet baterię, chociaż wiadomo, że bateria trochę tu ciągnie. Ale myślę, że... O, no widzicie, jaka jest różnica w cenie. Myślę, że można by postawić baterię... No właśnie, najlepiej gdzieś tutaj. Chociaż widzicie, jak ta bateria jest trochę słaba tu. No chodzi mi o to, żeby teraz po tej stronie mieć jakąś możliwość zapasu energii, ale myślę, że w ogóle postawimy baterię, która jest sąsiadująca z elektrownią. Tak. Myślę, że ta bateria będzie też ładowała się, jak widzicie, bardzo ładnie. Ja też nie mogę przegiąć z... Znaczy, mogę de facto. Znaczy, jeżeli dwie baterie będą zużyte, no to wiadomo, że będzie potrzeba więcej skupić się na tym. Znaczy, może być tak, że nawet w maksymalnej produkcji, gdyż o 20 głównie budują się budynki, przy maksymalnej produkcji energii przez te elektrownie, no może nie dostarczać równo prądu wszędzie. Ale myślę, że zasilanie dwóch miast to już... Już trzech miast de facto, to już chyba wystarczy dla jednej elektrowni. Tu potrzebujemy trochę więcej energii. W tę stronę. Co jeszcze tutaj się pozmieniało? Tutaj nie ma energii. Trzeba będzie jakoś tak połączyć. Dobra, zarabiamy 34 tysiące prawie. Bardzo ładny zarobek. No to będzie można coś pomyśleć. Mamy 7 dni do kolejnego, mamy zapas pieniędzy, zapas gotówki. Także jest spoko. Że myślę, że tutaj, gdyby zamiast tego dieselka postawić jeszcze... Zobaczmy, jak to wygląda w ten sposób. Jakby zamiast tego dieselka postawić jeszcze właśnie jakąś, kurczę, wodną elektrownię, byłoby całkiem spoko. Oczywiście najlepiej byłoby dość szybko podłączyć ją też pod baterię, żeby można było ładować ładnie. No możemy tylko odblokować co na razie? No możemy insulation i możemy zrobić to. To nas prowadzi również do efficient appliances. Proszę bardzo, konsumpcja budynku. To możemy zobaczyć w sumie, czy to wpłynie, bo jestem ciekawy, czy to wpłynie na nasze zarobki. To zawsze troszkę mniej potrzeby energetycznej. Albo możemy zbierać je na przykład tutaj. Że na przykład baterie mają 25% więcej mocy, mogą zebrać energii. Tutaj znaczy 30% więcej, ale również wzrasta koszt. Ale 30% więcej są odporne high capacity lines, czyli linie wysokiego napięcia. Dobra, zmniejszymy trochę zapotrzebowanie na prąd, ale nie wiem, czy to się rzeczywiście nie przełoży na mniejsze zarobki. Mniejsze tam 34 tysiące teraz, tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jedziemy następnego dnia z następnym dniem. Kerte. Się nazywa kolejne miasto w Danii. No i zobaczcie, na razie outputik jest niski, mamy zapas w bateriach, w razie czego to podłączone wszystko do tych baterii, więc ta bateria w sumie zasila wszystkie tutaj te trzy podstacje. Mamy alternatywne źródła energii. Jak widać, nie, na pewno kable nie mogą zabronić tworzenia dróg, natomiast kable mogą zabronić czy powstrzymać budowanie się budynków. Więc de facto, gdybyśmy nie chcieli więcej budynków, moglibyśmy zrobić być może taki manewr. Mogę zaryzykować taki manewr, zobaczymy, czy to rzeczywiście wypali. Nie chciałbym więcej budynków tu, więc postawię tutaj taki krzyż z kabelków. Może to spowoduje, że nie będą chcieli budować więcej.
Ale to jest, wiecie, test, bo nie mam pojęcia, czy to tak działa. Natomiast tutaj... No, zobaczymy. Zobaczymy, czy tutaj nie będzie pewnego problemu. Znaczy, mieliśmy w sumie zbudować i stać nas na to, więc zrobimy te rzeczywiście offshore wind turbine. No i proszę bardzo. Całkiem ładnie. Będziemy mogli zasilić tamtą nawet substację, podstację. Z daleka od domków. Myślę, że tu się nie będą za bardzo chcieli chyba już rozwijać, więc postawimy sobie cyk. Mamy sobie energię elektryczną kolejną i postawimy sobie też, myślę, że na razie małą stację, w razie czego może ją rozwiniemy. Tutaj. No to będzie bardzo ładne miejsce. Niby, że wokół budynków, które będą się stawiać, to może trochę nie za bardzo ładne miejsce. Możemy postawić coś z daleka gdzieś tutaj na przykład też. No powiedzmy, że tu postawimy. I teraz jaki jest mój pomysł? Pomysł jest taki, żeby po prostu tutaj dostarczać energię w to miejsce. Nie. I oczywiście trochę pomagać jeszcze z dostawem energii tutaj. O proszę. Troszkę inaczej to upuścili. A no właśnie, bo tu się pojawia pewien problem. Ojojoj. Tam jest przegięcie prądu. Zdecydowanie. Tutaj żeśmy troszkę jeszcze postarali się to... Wiecie co to, jaki jest pomysł na to? Powinno to pomóc. Ajajajajaj, może niekoniecznie. Może niekoniecznie. Tam jest teraz przegięcie. Także no tutaj nie do końca to pomogło jednak. Trzeba będzie tutaj uważać, kombinować i coś tutaj pomóc. Może jeszcze zrobimy tu połączenie, może to trochę odciąży, bo dzięki czemu stąd będą szły tutaj te budynki. No najgorsze jest to, że w sumie ta linia nie łączy się z tą częścią. 37 tysięcy. I teraz ile było poprzednio? Mamy większe zarobki czy mniejsze zarobki? Przez to, że daliśmy mniejszy demand, czyli zapotrzebowanie. Miałem zapamiętać, ile tu było, kurczę, i wyleciało mi z głowy, wy wiecie. 99% satysfakcji jest tylko. Także ktoś tam nie jest zadowolony z naszych nowych zabawek. Puszczamy dalej energię elektryczną tu. No właśnie, tu by się mogło też przydać od razu. Myślę, że to zrobię od razu, zrobimy tak. Żeby trochę mogło rozłożyć się zapotrzebowanie. Tutaj też potrzebują prądu gdzieś, więc idziemy do kolejnego, na kolejne pole. Czy mogę kliknąć to, żeby szybko przeniosło? Mogę! Bardzo miłe to jest. W ogóle z tego, co wyczytałem, to ta gra powstawała 2,5 roku. Połączymy tak. Stać nas teraz na takie akcje. Ta gra powstawała 2,5 roku. Jedziemy z kolejnym dniem. Więc trochę tu rzeczywiście twórcy oszaleli. Postawimy oczywiście jakąś baterię. Postaram się te baterie jednak mimo wszystko trzymać z dala od budynków mieszkalnych na tyle, na ile jestem w stanie. Możemy postawić tę baterię mniej więcej tutaj. Myślę, że będzie ok. No i połączymy oczywiście wysokim napięciem. Dzięki temu ta oto turbina zasila nam baterie, które nam bardzo ładną będą nam robiły ładny zapas energii, gdy będzie to potrzebne. Tu być może też powinna powstać jakaś mała... Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle to powinniśmy prawdopodobnie odłączyć dieselka stąd. Wyłączyć go bądź sprzedać i oczywiście tutaj podłączyć te linie i de facto ta podstacja powinna już ładnie tu zasilać całą okolicę. No tak mi się wydaje, że mogło to być niegłupie. Settings. Możemy wyłączyć kolegę na razie. I co się teraz stanie, jak go wyłączymy? Bardzo mocno idziemy właśnie po tych kablach teraz, nie? Bo nie ma tutaj jakby alternatyw. Ale gdybyśmy podłączyli te kable jeszcze tutaj, to myślę, że byłoby całkiem niegłupie. To jak to by działało? Czyli mamy dieselka, w razie czego, który może nam zasilać w razie problemu z prądem, ale mamy... Nie sądzę, żeby był problem z prądem. To główna stolica ma teraz w sumie trzy źródła energii. Wiatrowa, wiatrowo-wodna, de facto dalej wiatrowa i jeszcze gazowa. Także całkiem spoko. Diesel, a akurat idzie maintenance, okej. Okay. Dobrze to zauważyłem. Potrzebuję tu małej chociaż baterii, bo za chwilę skończy nam się tu prąd. Dobra, postawimy od razu lepszą baterię. Niech będzie. Lepsza bateria tu na samym brzegu. To widzicie, to rzeczywiście może być problem. Dobrze zauważyłem, że to akurat ten, bo zawsze każde miasto powinno mieć jakąś baterię. Akurat w tamtym przypadku zapomniałem stworzyć baterię. Tu już mamy pełną baterię, jest super. Zawsze możemy ją łączyć oczywiście jeszcze w rządki. Tylko trzeba uważać potem, bo może być wysokie napięcie. Bardzo mocno wysokie napięcie. Linii mogą tego nie wytrzymać. Więc to raczej wolałbym chyba dzielić jedną elektrownię na jedno miejsce. Zobaczymy, jak się tutaj... Teraz wygląda sytuacja przy piku. No właśnie, tu jest trochę niebezpiecznie.
Tu oczywiście, że jest też trochę słabo, ale maksymalnie mamy małą podstację, więc no tam... W ogóle, co zasila ta podstacja? Co ciekawe, ta podstacja, zobaczcie, zasila w ogóle tę część. Nawet jak tutaj idzie prąd dookoła, no to nadal stwierdzili, że akurat ta część miasta będzie zasilana przez tę podstację. Okej. Okay. No to całkiem przeżyliśmy, widzę tutaj. Tak, całkiem ładnie poszło. I mamy ładny zarobek, 43 tysiące. 69 przychodu, bardzo ładnie. Good, jedziemy dalej. Nie ma co czekać, jedziemy od razu następnego dnia. Który to w ogóle jest dzień, nawet nie zwróciłem uwagi. Który to jest dzień? Mamy już wrzesień, więc myślę, że połowa za nami. 99% satysfakcji. Całkiem nieźle cały czas. Dieselek na maksa produkuje energię po to, żeby ta bateria rzeczywiście mogła żeby ta bateria miała zapasy. Prawdopodobnie docelowo będę chciał całe to miasto faktycznie zasilać jednak prądem z turbin wiatrowych, bo myślę, że to dałoby radę. Dałoby radę. Być może tylko podstację trzeba będzie, chociaż 35 MW. To jest lokalna podstacja. Dobra, to trzeba będzie prawdopodobnie być może rozwinąć mocniej, ale tak, to jest chyba całkiem nieźle. Myślę, że można by też podpiąć pod kolejną turbinę wiatrową, wodną, tutaj cały ten zestaw i wtedy też byłoby w porządku. Nawet byśmy pociągnęli po tych samych liniach wysokiego napięcia energetycznych, więc też byłoby niegłupie. Ale widzę, że no widzicie, tutaj tak zasila, że w sumie pracuje mocno, nie? Pracuje ostro, nie będzie problemu do końca już z wiatrem, wydaje mi się, bo teraz będą coraz lepsze prognozy wiatrowe, jak widzicie, wieczne. Będzie coraz lepiej, coraz więcej wiatru. Mega będzie wiało już na przełomie roku. A 50 dni mamy przeżyć, tak? 52 dni, nie wiem, czy jeden dzień to jest jeden tydzień gry? O kurcze. Dobra, rozumiem, zrobimy tu trochę, od razu zrobimy porządek z tym. Tak? I zniszczymy to w środku. Tak, możemy zrobić tak, dzięki czemu jakby osobną linią idzie każda, w każdym kierunku idzie. Także to jest, tak, to była ważna zmiana. Nawet bardzo ważna zmiana. De facto moglibyśmy też rozbić tutaj trochę. Tu przejść na przykład linią energetyczną też za, żeby można było rozłożyć trochę, żeby nie szło po linii energetycznej jedno i to samo. Tutaj mamy nowy budynek, który trzeba zasilić. Jest już zasilony. 46 tysięcy. Ciutkę chyba nad niej mniej niż ostatnio. 3 punkty mamy do rozdania. Effects on high and low temperature in power consumption. No w sumie idzie nam powoli wrzesień, więc może będzie zimno, więc to też jest całkiem niegłupie. Dobra. Czy widzicie, znaczy, no, wysokie i niskie temperatury wpływają na pobór energii. To może nam trochę z tym powalczyć. Jedziemy. Nawet już do kolejnego dnia. Mogę oddalić na maksa. Można by niebawem z takiego nawet oglądać wszystko. Ale to mało widzicie moim zdaniem, szczególnie na telefonach, jak oglądacie. No dobrze, idziemy dalej. Dalej wszystko w porządku. Za 3 dni kolejne miasto. Mamy zapas funduszy, żeby zasilić kolegów, gdyby się mieli pojawić. Wszystko na razie wygląda, że jest w porządku. No tutaj największe wątpliwości mam tutaj, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Spójrzcie, co tu się dzieje. Kolejna droga się tu pojawiła. Tu się ładnie to rozrasta. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zrobić teraz taki manewr. Jakoś tak. Może. Nawet. Zobaczymy, czy tych linii tutaj nie jest za dużo. Żeby też trochę odciążyć to przede wszystkim to skrzyżowanie, tak? Bo to skrzyżowanie jakby jest tutaj dość problematyczne. Może niepotrzebnie zrobiłem to, ale zobaczymy. W sumie zaraz będziemy w piku i zobaczymy, czy to rzeczywiście zrobi się czerwone. Tu się robi natomiast mocno pomarańczowo. Tak, to jednak za chwilę, ale to będzie proste do obejścia. W sumie to będzie całkiem, wiecie co, to mnie natchnęło, żeby zrobić kolejne obejście. Zrobimy tak. O kurcze, co tu się buduje? Mały stadion. No tu chciałem trochę odciążyć, ale być może nie na razie, znaczy tu jest droga, więc jak będą się pojawiały tutaj budynki, to już mam gotową linię, która odciąży trochę. Zobaczcie, że na maksa również pracują wszystkie turbiny wiatrowe. Oszczędzając trochę produkcyjnej energii. O kurka! No proszę, i tu zobaczcie, coraz więcej budynków. Zawsze koło 20 warto poobserwować, co się dzieje. No i mały stadion! Być może będę musiał zrobić inną zmianę, 49 tysięcy. Być może tu będę musiał postawić nie lokalną podstację, tylko niebawem będę musiał zainwestować w potężniejszą podstację.
Oczywiście nie mogę budować na tych terenach, gdzie są te łamane. A wiadomo też, że podstacja... no kurczę, to ta, transformator, tak? Też, tak, dobrze, dobrze, tak? Coś mówiliście też w komentarzach, pisaliście, jak to można inaczej też nazwać? Czy to był transformator, czy to... Czy jak to inaczej nazwać? Ja to nazywam no, na razie podstacją. No, być może powinniśmy ją przenieść trochę dalej od miasta niebawem, nie? Przenieść dalej od miasta. Linie energetyczne pewno zostaną, więc można przenieść ją, zobacz, tak, tak i gdzieś tutaj tę stację postawić. No i dać ją oczywiście jako większą. Być może to będzie zmiana, której trzeba będzie dokonać. Niebawem. Okej, okay, reszta miasta widzę, że jest w porządku, możemy ruszyć. Za 3 dni kolejne miasto. A, tutaj jest jakiś... Co, jakiś nowy budynek powstał? No to już cyk, masz. Proszę. Mają bardzo ładny park. Miasto małe, ale park mają większy, mają duży. W sumie przestrzeń parkowa zajmuje niemal tyle, co rezydentalna, czy tam mieszkalna. No dobra, jedziemy. Jedziemy do następnego dnia. Tutaj się pojawił, proszę bardzo, jakiś budynek. Na obrzeżach miasta postawili, kurczę, Biedronkę. Convenience Store. Okej. Okay. Tu ładne bloczki. Zobaczcie, jak to ładnie, już składnie wygląda. Fajnie, to, znaczy, to jest taka prosta low poly trochę grafika, można powiedzieć. Znaczy taka, no, prościutka, fajna, ale to wygląda fajnie. Zobaczcie też, że pozwoliliśmy mieszkańcom zrobić, zbudować, tworzyć na ich dachach. Znieśliśmy trochę, czy obniżyliśmy podatki na panele słoneczne i naprawdę rzeczywiście na tych budynkach widać panele słoneczne. To jest taki mały detalik, a cieszy, kurczę. Nadal mnie to martwi. Nadal mnie martwi tutaj. Staram się to cały czas odciążać, a nadal mnie martwi, że tutaj może być dość duże obciążenie. O kurde! No chyba was pogrzało. Patrzcie, w ogóle nie zauważyłem tego, jak oni się tu rozwinęli. I tutaj idzie kolejna droga znowu. Kurczę, jak oni się będą wsadzać mi tutaj? No sami żeście wybrali sobie takie miejsce na budynek. No jakby no... Przy samej elektrowni, kto będzie chciał mieszkać tutaj? Raczej nie są zadowoleni mocno. No właśnie, na ten budynek to mocno wszystko wpływa. Wiadomo, że można by było przebudować całą tę strukturę. Na przykład przenieść te całe tutaj elementy gdzieś tutaj. Tylko, że znika nam... No tak. Basic Substation, który jest tym większym substation, w ogóle nie zasila tu budynków. To jest pewien problem. W ogóle tutaj zauważyłem, że to jest jakiś problem z tym, bo... Wszystko rzeczywiście ciśnie na to. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo budynków obsługiwanych, tu natomiast zaledwie kilka, ze 3. To bardzo mało. Wręcz bym powiedział, że tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Musimy coś tu zmienić jednak. Tak coś czuję. Być może postaramy się dostarczyć prąd w taki sposób. I w takim wypadku ja bym nawet zrezygnował testowo na razie tu i zobaczył, jak to zmieni przepływ prądu. 54 tysiące. Super. 1,5 doby do kolejnego miasta. Mamy zapas dużej gotówki, więc jest spoko. Tutaj mamy kolejny, bo tu się buduje co? Tu się domy budują, ok. A tu się co buduje? Tu się buduje mały park. Też potrzebują prądu, żeby, kurczę, hobo przyjdzie na ławkę, żeby widział, gdzie się położyć. No dobra, ale no to faktycznie cisną nam w kierunku. Ale satysfakcja nadal jest ok. 99%. No jak ktoś chce mieszkać przy elektrowni, buduje sobie, kurczę, jakiś deweloper znalazł sobie pomysł, kurczę, żeby pocisnąć, no to nie moja wina. Tutaj też droga, zobaczcie, się pojawiła. No, mamy trochę jakby przeszkadzamy im troszkę tutaj w działaniu. No i jest stadion. Stadion ile ciągnie? Jestem ciekawy, ile 0,9 MW. Na razie, nie wiem, może jak będą mecze, to będzie więcej ciągnęło. To jestem ciekawy, czy to jest jakoś tak zaprogramowane, ciekawie. Tutaj jest wszystko chyba w porządku, musimy za chwilę to zobaczyć. Pójdziemy zaraz bliżej pika i zobaczymy, gdzie jest największe obciążenie. Nadal obciążenie tu jest dość mocne. No jak widzicie, no tu jest zasilenie głównie tej strefy. Znaczy ja to odbiłem trochę tutaj, żeby część też pomóc, ale widzę, że... O, teraz już więcej mieszkań jest też na te podstacje, więc jest nieźle. No tutaj nadal sporo idzie tej energii i obawiam się, że nadal będzie trzeba coś z tym zrobić. Co oznaczać być może będzie to, że będę musiał zrobić pewne cięcie. Być może nawet i tutaj. Co to oznacza? Teraz większe obciążenie jest tu. Ale wolałbym mieć chyba obciążenie jednak na tej strefie. Bo tu teraz mamy mało bloków, które są obsługiwane, więc można na przykład wrócić tutaj. I tu już mamy wtedy te bloki obsługiwane, tylko że tutaj też niewiele, ale być może w przyszłości będzie tutaj więcej budynków, więc... Chyba jest teraz... Znaczy wróciliśmy znowu do obsługi tych budynków.
włączę na razie zetkę, żebyście zobaczyli lepiej to, nie? Więc ta podstacja manipuluje tymi, ta podstacja manipuluje tymi, także dobrze byłoby mniej więcej po równym. Tu się coś przebudowuje, zobaczcie. Shopping mall, o proszę bardzo. I kolejnego Lidla stawiają. No proszę, no proszę. Satysfakcja 99% jest świetna, ale zobaczcie, że ta podstacja zaczyna już trochę nie wyrabiać. O, no zobaczcie, ile to ciągnęło megawatów. Mały stadion potężnie ciągnie prąd. Zobaczcie, że nawet mina... O kurczę, turbinka nawet zaczyna nie wyrabiać jedna. No, być może to oznacza drugą turbinę. A że drugą turbinę, no to będziemy potrzebować... Musimy uważać, bo druga turbina... No to... Na pewno, moim zdaniem, ta podstacja powinna... Ten transformator powinien trochę być rozwinięty. 57 tysięcy. Mamy, zobaczcie, za 8 godzin nowe miasto. Mamy naprawdę duży zapas budżetu. Więc myślę, że to jest moment na lekką modyfikację tej podstacji. Zdecydowanie chyba przyszedł na to czas, więc postawimy sobie podstawową podstację gdzieś tutaj troszeczkę dalej, nie jakoś mega daleko, ale dalej, wykorzystując cały czas te linie energetyczne. Być może tu potrzebujemy też... O kurczę, tutaj nie zrobiłem... A tu jest bateria. To jest połączone z całą linią, więc ta bateria zasila w sumie całość, więc jest ok. Ale tak troszkę dalej, żeby no, nie męczyć tych budynków, biorąc pod uwagę, że to jeszcze będzie się rozrastać, więc może być tu. Okej. Okay. W takim wypadku będziemy chcieli zniszczyć... A na początku doprowadźmy, a potem będziemy niszczyć. Wykorzystamy te linie tu. Być może wykorzystamy za chwilę kolejne linie też, żeby jakoś to rozdzielić na osobne. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie i jak to się... Włączam Z, żeby zobaczyć, jak to się zmieni wszystko. Idziemy zburzyć tę podstację. Jest! 5600 zwrotu. No i teraz jakby, widzicie, trochę się rozłożyło inaczej. Teraz ta podstacja zajmuje się tym. Ta podstacja na razie zajmuje się... A, zajmuje się jednym blokiem, bo jest daleko. Jest ten problem. Jest dość daleko ta podstacja, więc no to jest... To generuje pewien problem. Na razie zniszczymy też te dwa. Dobra, myślę, że ugryzę ten problem w taki sposób. Usuniemy tutaj na razie linię energetyczną, co oznacza, że tutaj będzie również... Powinien być stadion zasilany, a dalej ma wejście z Kubaniec. Więc faktycznie usuniemy na razie te linie, dzięki czemu tutaj... Dalej stadion uważa, że chce brać z tej podstacji, mimo że mega daleko leci. No tutaj to już nie za bardzo mogę tego przerwać. Już nie za bardzo mogę to przerwać, o kurczę. O, widzicie? No i wychodzi na to, że ta podstacja może powinna być troszkę bliżej. Także to jest element do poprawki, myślę. To na pewno. Ale skupmy się na tym, że chcemy zobaczyć, jak powstanie kolejne miasto, bo teraz mega dużo tutaj będzie obciążenia. No właśnie przez to, że być może za daleko te podstacje postawiłem. Dobra, mamy nowe miasto. Tutaj się obawiam, że to może być problem za chwilę. Oj, zdecydowanie będzie. Znaczy, mam nadzieję, że nie walnie. Ale skupmy się na razie na nowym mieście. Mega daleko to miasto powstało. Mega daleko, o kurcze. Daleko od całej reszty. Ale myślę, że można spokojnie tutaj wiatrową turbiną ją zasilić. Więc tak zrobię. Postawię tutaj wiatrową turbinę. Co jest nie tak w tym miejscu? Leiston, shallow waters. A, o kurcze, no to tak nie do końca się uda. A jest, proszę bardzo. Jest okej. No to będzie ich personalna, kurcze, będą mieli osobistą tutaj. Proszę bardzo, total cost. Cyk. Jest. Dobrze, stawiamy również, myślę, że nawet podstawową podstację, chociaż jaką to produkcję mamy? 55, no tak mam 55 MW, no to powiedzmy, że chcemy jednak lepszą podstację postawić. Dość blisko tutaj, ale żeby ona też leciała bezpośrednio jednym ruchem tutaj. Czyli mamy Chinerup, połączymy teraz tutaj to bardzo blisko, mają i połączymy miasto w ten oto sposób. I szanowni państwo, na tym skończymy ten odcinek. Czy będzie więcej odcinków? Na pewno o to będziecie pytać. Z Power to the People? Zobaczymy, bo to wszystko zależy od tego, czy będziecie chcieli razem ze mną, o właśnie tutaj, pobawić się dalej. To oznacza, że szybciutko musimy zrobić pewną zmianę jeszcze. Oj, ale krzywo. W taki sposób, o, to był mój zamysł, nie? Więc to już usuwamy, już przepraszam bardzo za tę małą pomyłkę. O, proszę bardzo. No. Być może trzeba będzie zaraz odstawić trochę te podstacje dalej, ale no mimo wszystko daje radę, także tu jest zrobione. No tu jest grubo, więc to jest do zmiany wszystko, jak widzicie. Dalej stadion chce czerpać stamtąd, mimo że jest daleko. Tutaj mamy też coś do dorzucenia, więc mamy tutaj nowe budynki.
które chcemy zasilać. Podstacja być może musi zostać jakby rozwinięta mocniej. Tutaj mamy też, zobaczcie, o, no to w sumie wyjdzie całkiem w porządku. Myślę, jak puścimy sobie energię elektryczną, mamy 60 tysięcy zarobione. Energia elektryczna pójdzie też w tym kierunku, o tutaj, żeby zasilać. Więc z tej podstacji więcej budynków, ale koniecznie musimy w takim wypadku te podstacje przenieść. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Jak sami widzicie, tutaj non-stop, nawet jak coś postawimy, to i tak w przyszłości może się okazać, że musimy zaraz coś poprawić, coś przebudować, coś postawić inaczej. Nawet nie wiem, czy ta elektrownia nasza tutaj da radę, czy nie będzie trzeba też pomóc trochę z energią, z dystrybucją energii, tworząc na przykład jeszcze jeden tutaj, offshore turbine i tak dalej. Więc jest zabawa. Jest zabawa, zobaczcie, nawet z baterii poszło trochę, więc mamy za mało produkcję na Filskow znowu, więc widzicie, są questy, są nowe pomysły i są nowe możliwości. Mamy dużo pieniędzy, więc moglibyśmy tak naprawdę zainwestować lepiej w te wszystkie potrzeby. No i przede wszystkim ta podstacja powinna być zdecydowanie bliżej. To jest pierwsza rzecz, którą bym zrobił, jakbym grał dalej. A tymczasem serdeczne dzięki, wielka piona i do zobaczyska. Cześć!